Siema, Pizon z tej strony. Dzisiaj taki szybki filmik odnośnie strony, którą właśnie macie przed twarzą. Jest to Poestack, który ułatwi nam bardzo zakupy na przykład kompasów lub dołączenie do Fiveway, czy ogólnie jakieś zakupy lub sprzedaż w bulku. Na Discordzie The Forbidden Trove jest to narzędzie, które jest połączone właśnie z tym Discordem oraz z naszym kontem. Co musimy zrobić, żeby rozpocząć? Po pierwsze, na pewno musimy połączyć nasze konto. Po nadaniu mu autoryzacji nasze konto będzie połączone właśnie z tą stroną. Możemy tutaj na przykład przejrzeć swój staż, ile jest wart. Może odnajdziemy jakieś rzeczy, które po prostu leżą gdzieś tam zagubione. Nawet nie wiemy, że mają taką wartość. Dzięki temu narzędziu możemy po prostu sprawdzić najbardziej wartościowe przedmioty w naszym staszu. Jest to proste. Po prostu oznaczamy sobie wszystkie stasze. Dajemy load i w tym momencie tak naprawdę cały nasz stasz się tutaj załaduje. I dokładnie będziemy znali wartość przedmiotów, które posiadamy. I to się ładuje, a my pójdziemy sobie dalej. Profil. Tutaj możemy zobaczyć, ile nasze postacie są na przykład warte. Wiadomo, że jest to taka cena mniej więcej, ale daje nam jakąkolwiek świadomość, co posiadam na naszych postaciach. Kolejnie mamy ekonomię, w której możemy sprawdzić wartość orbów. Po prostu coś w stylu Poeninja. Kolejnie mamy TFT Bulk Tool, dzięki któremu będziemy mogli na przykład zrobić całą paczkę z naszych starszy. Tak w tym momencie tutaj widzicie, są tutaj tylko i wyłącznie moje fragmenty. Mogę zaznaczyć, żeby nie wiem, były załóżmy same skaraby, wtedy pokaże mi wartość po prostu mojego stasza. Mogę to zapostować od razu na TFT-ku, na Discordzie The Forbidden Trove. Po wpisaniu swojego nicku IGN, czyli naszego in-game nickname'u, możemy po prostu sobie stworzyć od razu wiadomość lub stworzyć obrazek. Możemy również zmniejszyć cenę, żeby po prostu nasza oferta była lepsza dla potencjalnych kupców. Ogólnie jest takie narzędzie, które pomaga po prostu w tradingu na TFT-ku i pozbywaniu się nadmiaru różnych rzeczy, które bardzo często zalegają nam po prostu w staszu. Nie mamy co z tym robić. Kończy się tak, że kończymy ligę posiadając 500 różnych skarabów, których nigdy nie użyliśmy, a w ten sposób mogliśmy się po prostu ich pozbyć. Następnie mamy TFT Kompas, gdzie możemy kupić sobie kompasy. Wybieramy kompas, który nas obchodzi aktualnie, jaką ma mieć ilość, załóżmy 15 sztuk i od razu możemy dać copy whisper, aby napisać do danej osoby in-game. W ten sposób możemy kupić bardzo duże ilości kompasów, a nie siedzieć na puffofxi/trade i mozolnie klikać po kolei do każdej osoby. W ten sposób na pewno zrobimy to dużo, dużo szybciej. Ostatnia zakładka jest to TFT Fiveway, na którym po prostu możemy znaleźć Fiveway'e. Fiveway, czyli miejsca, w których levelujemy nasze postacie bardzo szybko. Za takie dwa divine jesteśmy w stanie wylevelować się chyba od 9.2 do 9.6 w zaledwie kilkadziesiąt minut, więc jeżeli ktoś chciałby szybko dobić kilka leveli wyższych, to jest to świetny sposób, bo nie kosztuje to również super dużo. Dwa divine za 5 ranów. Czasami pewnie zdarzy się, że ktoś będzie dawał dwa divine za 6 ranów. Warto jest sprawdzać, ile ludzie zabijają mobków. Jeżeli ktoś pisze, że zabija 10800, około 11000, to jest bardzo dobry wynik, jak najbardziej warty uwagi. To było na tyle. Takie szybkie info o narzędziu, może, które Wam się przyda. Dziękuję za oglądanie. Mówił do Was Pidżam. Na razie.